Dobra, jakie są plany na dzisiaj, bo to najważniejsze, szykowaliśmy się już tutaj, weekend epicki na W60, jesteśmy, że tak powiem, przygotowani i będziemy tutaj oczywiście chcieli mocno sobie pocisnąć. Mam w planach 300 level, żeby wbić, czy to się powiedzie, nie wiem, zobaczymy, czy będzie fart, czy nie będzie farta, no ale powinno to ładnie padać, jeżeli chodzi o te lożki na tym łowcy demonów. Co, złapałem sobie dzisiaj tutaj jeszcze pupilka ze światła, bo było w niedzielę za dnia, to musiałem do południa to zrobić. No ale w sumie w tych pupilach, no w przyszłym tygodniu tu będę łapał kolejne, nie? Tu mamy poniedziałek, potem wtorek sobie ubiję. Tak samo tu muszę z poniedziałku złapać, no ale mówię, w przyszłym tygodniu dalej będą te pupile łapane, bo teraz był trochę przestój. Tak, tak, topkę pokażę, bo topka was też może interesować. Dużo osób już tu poklikało, no ja nie miałem ani jak nagrać odcinka, ani jak wam zrobić streamka piątek, sobota. Więc no niestety te dwa dni robiłem awkę na o wiele niższym levelu niż mógłbym. No bo wiadomo, że jakbym tu poklikał w lożki, to było lepiej. No ale stwierdziłem, że lepiej to zrobić na streamie i jeszcze z tego odcinek zrobić, nie? Chyba każdy będzie zadowolony i w sumie ja też. No, ale tak wygląda topka. 315, 320 już jest nawet. No to i tak w sumie myślałem, jak na berka, myślałem, że to będzie, no, że więcej po prostu wbiją przez ten weekend. Siemanko Milik. No ale tak się topka prezentuje, tak czy inaczej. Widzicie, bardzo dużo już 300 leveli. To co w sumie mówiłem chyba na ostatnim odcinku, że podejrzewam, że po weekendzie epickim już całe top 30 będzie w 300 poziomach. I mniej więcej tak to wygląda. Halo tutaj ładnie bardem ciśnie. No berek to wiadomo, najwyższy level. Tu konika mamy łowcę, 315. 316 tu, a to berek jest. Co tu jest? A Pikachu w ogóle palkiem też ładnie poleciał, 309. No, tu druidem też 314. Tak to wygląda mniej więcej. No a inne rankingi to chyba, nie wiem, niezbyt istotne, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Twierdza się 13 buduje, tu się za dużo nie zmieniło. Tu mi się traktor na 11 kończy budować. Potem może jakiegoś trenera puścimy, no ale w sumie też się za wiele nie zmieniło. Runek, runek też mamy o wiele więcej, dlatego że jak widzicie został mi tylko speed na toalety. Więc tego potrzebuję, no ale się nie trafia. Nie trafia się praktycznie wcale, także trafiają się skipy. No i dzięki temu ładnie lecimy z tymi runami. Teraz na broniach mam po 7%, a już możemy znaleźć sobie po 13%, więc tu muszę na pewno sobie i pachołką powymieniać. Mamy sextiliony 3,2. Tu aurę jeszcze wbiłem szósteczkę wczoraj, to coś tam pomoże. No ale generalnie tyle. Golda też mam 62 miliony, wy tego nie widzicie. Ale jest odłożone, żeby po prostu kupować itemki. I co więcej? I chyba wszystko. Wszystko raczej pokazałem, mówię, dużo zmian nie było, czekaliśmy specjalnie na tego epika, no i chyba zaczynamy, zaczynamy rolowanko. Co ja tutaj chcę wymienić? W sumie wszystko, przede wszystkim chcę sprawdzić, ile mi da itemek na plus statystyk i w ogóle ile mi da statystyk, no na wszystkie cechy to już nas nie interesuje. Też będziemy musieli w ogóle tutaj te itemy, co są bez runy, no to oczywiście już z runką sobie zdobyć. To przede wszystkim, żeby punkty życia też 15% ogarnąć. No troszkę tu będzie do zrobienia, no ale na luzaku. Mamy czas, że tak powiem. Ktoś tam pytał, jak oceniam High League. Nie wiem, szczerze, dlatego że tak oglądałem pół na pół. W sensie oglądałem meczyk, widziałem w ogóle, że oni strasznie przedłużyli ten początek. Chyba właśnie po to, żeby się mecz skończył i żeby ludzie High League zaczęli oglądać. Także to akurat na plus, ale taki, nie wiem, zwykły chyba, nie? W sensie nie słaby, nie dobry, okej. Ale mówię, jakoś tak się w gale bardzo, tu w ogóle fajne rękawice, jakoś tak się nie wtapiałem w gale, że tak powiem, jak zawsze, nie oglądałem od początku do końca i tak dalej, no bo mówię, wolałem meczyk. Dobra, tu nie mamy i tak runki, to możemy sobie cyk wymienić, potem oczywiście jeszcze będę run szukał i tak dalej, ale na razie tylko przebieranko. Pierwsze walki też trzymały poziom? Tak, no te pierwsze walki sobie dzisiaj w ogóle obejrzałem, bo to one i tak były na tym otwartym studio. To obejrzałem dzisiaj, no i faktycznie, no, były git. Nie no, spoko gala tak w sumie. Nie jakoś tam, nie wiadomo jak dobra, ale też nie słaba. Alberto z tym, Tyburskim w sumie fajna walka, wreszcie main event niezwiązany z typiarami. O, proszę bardzo. I to mi się podoba. To mi się podoba.
Taką brońkę lubię. Runka nie jest wybitna, bo tak jak mówię, mogliśmy 13% dostać, w sensie możemy i takich będę szukał, ale wymienić jak najbardziej wymienię. Od razu sobie wymienimy, 50 średnich, fajny górny, tego potrzebowałem. Tu jeszcze w ogóle dostaliśmy też czar w międzyczasie, nie pokazałem wam, no ale niestety na więcej złota z misji, więc jeżeli chodzi stricte o klikanie lochów, to nam to za bardzo nie pomoże. Buty na wszystkie staty, to na... W sumie, wiecie co, ja mógłbym te brońki sprawdzać, żeby już potem tego nie rolować. O, na przykład tu mamy 13. To może ja to od razu zrobię. Nie wiem czy broni nie wymienię tym pachołkom w międzyczasie, ale no to już runki będę miał chociaż, żeby potem nie rolować. Tak samo punkty życia możemy od razu poszukać, tak mi się wydaje. 12 to nie chcę, ulepszona jakoś nie chcę. Tak zrobimy, żeby już potem mieć to z głowy, powiedzmy. Nie wiedziałem, istibisti, i nie chcę wiedzieć. Nie interesuje mnie to za bardzo. Wasze jakieś niesmaczne żarty z tego tematu. Walki influencerek do wyjebania? Nie no, walki influencerek są idealne, żeby akurat pójść się odlać albo coś tam zrobić innego. Tak samo jak koncerty zresztą. To jest coś pięknego. O, punkty, 3% już nam lecą punkty życia, fajnie. Czyli mogę sobie wymienić na przykład to. Dobra, tu mam dwójkę, czyli punkty życia już mnie na razie nie interesują, dokładnie, bo jeszcze nie mam gdzie ich wsadzić. Mamy paseczek, plus 30, to możemy też powymieniać, żeby już nie szukać tej runki. I teraz mnie jeszcze tylko runki z broni interesują, żeby też były trzynastki. Tu 12, tu 9, no kurde, ta trzynastka, oj, tam zmisowałem, ta trzynastka tam nam się często... Często nam się nie trafia. Tu mamy trójkę. No, idealna nuta, widzę, została dodana na tą okazję. Dajcie jakieś 13%. Ile my jeszcze dla siebie w sumie musimy wziąć? Mogłem najpierw sobie zamienić. Ja też jestem takim dzbanem. Ja właśnie, najgorsze jest to, że ja jak robię coś na streamie albo na odcinku, to ja nie zawsze przemyślę. Ale przecież skoro my już mamy brońkę wymienioną, to sobie mogłem dać na początku runkę, bo potem by może jakaś inna poleciała, ale to też są takie detale. Oj, a tam była 11 i tak, to nic. Dobra, 10, kurde, no nie lecą te 13, 9 znowu, 12. No, się zaczynam, chociaż my tu i tak jeszcze musimy dużo porolować, to nic nie szkodzi. O, jest 13. Dobra, tu sobie wymienimy. Nie, nie mógłbym ewalt, przykro mi. Dlatego, że na przykład na odcinku nie będzie słychać song requesta. Dobra, jeszcze jedna trzynastka nam potrzebna jest. I będzie z głowy. O, idealnie, dobra. Na RKM-a to w miarę szybko poszło. Dobra, siedzi. Możemy szybciej teraz. Czyli co mamy wymienione? Mamy wymienioną brońkę, pasek i rękawice, czyli jeszcze hełmik, lata, buty. Ile mi daje to w ogóle? 345. To mi dało 340, więc wisior już ewentualnie mam, bo mi z kostek poleciał w ostatnich dniach. Ale dobra, gabinet magii później. Teraz się skupiamy na zbrojowni. No ja wiem, że ty żartujesz. Spokojnie. Ja też żartowałem, jak mówiłem, że cię lubię. Także wiesz. Jesteśmy kwita, że tak powiem. Dzisiaj 300 albo kasacja? Nie, kasować się nie zamierzam, aczkolwiek zobaczymy jak to będzie siadać. Po prostu. No sam fakt tych 6% runki w broniach nam da dużo. Tu mamy 42. Oj, nawet runy nie musimy zamieniać. Weźmiemy to w sumie, niech będzie. Niby tam tracimy te główne staty, ale średnie są na plus. Więc chyba worth, powiedzmy. Cianko, Szymek. Żartowałeś, że nudów nie będzie, a są. Na razie przebieranie, no musimy przebrnąć przez to. Co wam powiem? Ja wiem, kiedyś ludzie jak widzieli Weekend Epicki, jak widzieli w tytule, że się przebiera ktoś, to lecieli i klikali bez zastanowienia. A teraz Weekendy Epickie już są B. Zmieniają się niestety standardy, ale musimy przez to przejść.
Ale te procenty nie są szoldi w miarę, dlatego że ja przecież ostatnio, no nie ostatnio, ale nie wiem kiedy to było, we wtorek albo środę, wyczyściłem wszystkie lochy, na które miałem takie sensowne procenty na odcinku. Także no przebrać się musimy tak czy inaczej. Dobra, punkty życia znowu. Potrzebujemy trójeczki najlepiej. Jak sobie ogarnę, ile tu potrzebujemy? 5 itemków, czyli mógłbym w 2 ulepszoną jakość przedmiotu założyć w teorii. To już tak przyszłościowo. Jakbym 5 itemów po 3% znalazł, ale dobra, to już tam później będziemy kombinować. Ja tam jestem Awka Enjoyer. No ja też lubię takie streamki, bo właśnie w takich streamkach najpiękniejsze jest to, że można sobie pogadać na luzaku, a tu ja sobie zdaję sprawę, że ja masę wiadomości opluwam. No ale muszę się skupić na tym rolowaniu. Może jak lożki będziemy klikać, to już nie będę opluwać. Dobra, mamy to. Czyli co nam jeszcze brakuje? Jeszcze buty, tak? A i ewentualnie te. Tak lata. Porolujemy jeszcze troszkę. Sianko Garunio. 300 plus itemy ciężkie do zdobycia. Czemu tak jest? Kurde, no powiem ci, że nie rozumiem pytania do końca. Jak ciężkie do zdobycia, jak 300 plus itemy? Musisz sprecyzować, Micha, ale Micha, ja wiem, że ty trolujesz, więc ja w sumie to nie wiem, czy jest sens ci odpowiadać tak szczerze, albo w ogóle czytać te twoje wiadomości. No to już przerabialiśmy na ostatnim streamie, to jest jak jest. Dobra, klatę mamy, czyli jeszcze buciki by się przydały. Kurde, to jest najgorsze, ten jeden itemek, możemy go szukać i szukać, tylko akurat na plus będzie to, że nam może jeszcze jakaś brońka dla pachołków polecieć w międzyczasie, jak tu będziemy rolować. A, no dobra. To nie było tematu w takim razie. To zbrojownie mamy z głowy. Git. Widzę, że chyba wujek siedzi na streamie i słucha, czego potrzebuje dokładnie. Oj, brońka następna. Zobaczcie, jak to tu wygląda. Plus 114. No, Kunegundzie by się przydało, ale dobra. Kunegunda ma nową. O, tu jest plus 107 za to. Fajnie. A w gabinecie magii co mi się wylosowało? Odporność na błyskawice. Tak. Buty i klata, punkty życia. Ewentualnie ulepszona jakość przedmiotu. Jeszcze poszukamy. Nie, tylko na tej postaci. Na innych nie ma sensu się przebierać w tym momencie już. Zwłaszcza na zwykłym weekendzie epickim. To już na innych to legendarne lochy tylko i wyłącznie wchodzą w grę. Jak już w sumie na każdym koncie lochy stopujemy oprócz tego tak naprawdę. Siemanko Szenix. Ribrunka umaga, ale przecież ta miała 13%, tak samo jak poprzednia. To po co miałem zamieniać? Widzowie, proszę tutaj uważnie oglądać albo mnie nie trollować. Bo się pogniewamy. Dobra, tu damy ulepszoną jakość. Niech będzie. Już myślałem, że znowu coś źle zrobiłem. Zmisowałeś runkę, 14% od zimna była? Ty, no ale ja na tym etapie nie mogę 14% dostać karpiusz. Więc nie wiem. Ja mam max 13. Ale być może się coś zbugowało, ale ja nawet już za runkami nie patrzę. To 1% to jest, w sensie za runkami do broni. To 1% w tom czy w tom to wiesz. Nic ciekawego. I dobra. Jeszcze potrzebujemy 2 trójek do punktów życia. O, mamy jedną. Ej, ale się z golda wypukaliśmy. Dobrze, że od paru dni tu w sumie składowałem. Mieliśmy 60 milionów, mamy 26 już. Ciekawy. Czy miałem kiedyś 600 level? Nie, nigdy nie miałem. W sumie to, chociaż nie, 500 tam chyba drugi albo trzeci miałem, ale 510 nawet nigdy nie miałem. Tak szczerze. I dobra, jeszcze jedna trójka. Wiem, że już mam te punkty życia, bo tutaj mam po 2%, ale no tak jak wam mówiłem, jeszcze tą ulepszoną jakość będziemy chcieli ogarnąć sobie.
Czy oglądamy walkę na W50? Koksu, czy jest sens? Nie macie tam za dużego podjazdu, więc nic ciekawego, taki wpierdol konkretny. Nie uważasz? A co, przegraliśmy? No nie wiem, bo nie sprawdzałem. Poważnie przegraliśmy? Dobra, teraz lecimy gabinecik magii. Chociaż kurde, powiem wam, może jakby jeszcze jedną ulepszoną tutaj znaleźć. Zresztą szukanie tych runek to jest giga irytujące. W ogóle szukanie itemków moim zdaniem. Odkąd wszedł ten legendarny loch, to tak jak powiedziałem, ludzie już w ogóle zapomnieli o takim rolowaniu sklepów. W sumie słusznie, bo to jest tylko użyteczne na właśnie takich nowych serwerach pokroju W60. A tak na ogół to nie bardzo. Rzadko widzę, że ktoś kupuje Song Requesta, no bo ostatnio tu było dużo giftów, wiesz, więc w sumie większość osób, które tu siedzą regularnie, to mają suba i mogą dodawać, ale dużo osób korzysta z tej opcji, no, jak nie mają suba, to sporo. Dobra, jest ulepszona, pięknie. Wymienimy sobie cyk. I mamy od razu drugą ulepszoną i tą drugą też wykorzystam. Nie chcę rozmontowywać, bo tu na pewno też sporo itemów poleci. Tą następną ulepszoną sobie do trinketu zużyję, jak już nam poleci jakiś. No. I wyjdzie git. Mógłbym potki pokupować też. Ale w sumie to mi się nie chce. W sumie to potki pokupuję razem z jakimiś klepsydrami tam później. Plus 41. Dobra, to możemy wziąć. Tylko musimy runkę wymienić. Pyk. Dobra, jeszcze pierścionek i trinkecik. Plus 90, sympatycznie, nie powiem. Odzysk klejnotu, pyk. I sobie kupujemy to, zamieniamy runkę. A, mogłem do wiedźmy w sumie, ale dobra, nieważne. Okej, i potrzebujemy jeszcze pierścionka. Ile ten pierścionek? 324, no 26 około dostaniemy na nim. To warto wymienić. Ale w gabinecie to już szybko pójdzie. Najgorsza jest zbrojownia do szukania itemów, bo jest ich o wiele więcej. No, i mamy to. Dobra, idealnie. 19 milionów golda nam zostało. Na razie go zostawię jeszcze, żeby sobie był. I teraz tak, mamy 15% punktów życia. Mamy ulepszoną jakość też, to już przyszłościowo, jak nam coś będzie dropić. To mam zaczarowane w itemkach do awki, czyli teraz ulepszanko, razy 10 wszystko. Mam nadzieję, że się uda i sprawdzamy procenty zaraz. Jaram się, zobaczymy jak wejdzie ten łowca w te lochy. Już kurde, nie mogłem się doczekać, nie? Tak jak mówię, tak miałem ochotę w piątek już poklikać coś, ale mówię, no nie, będziemy robić to live. Nie musiałem tego robić, mogłem sam dla siebie, no ale mówię, zostawić was tak bez kontentu chyba nie wypada. Czy orientuje się, ile jest procent na Grala? Nie mam pojęcia. Gral raczej jak już spełnisz wymagania, to wypada za pierwszym albo drugim kopaniem, więc raczej nikt nie miał nigdy problemu, żeby go dropnąć. Kurde, czy nam nie wystarczy surek? Ty, bez kitu, metalu mimo, że nie wystarczy. A nie, wystarczy. Ledwo, ale wystarczy. No, fajny, wydaje mi się, że to będzie serwer MR-ku. Dlatego planuję na nim pograć. Tylko jedyne, czego się boję, to tego, że taki nagle się zrobił przesyt postaci. Tak jak mieliśmy co 5 serwerów grać, czyli średnio co pół roku i fajnie to utrzymywaliśmy, tak potem nagle cyk, bardzik W58, za chwilę łowca, dopiero co będzie tam powiedzmy w jakimś, nie wiem, około 350 levelu myślę, a tu już nagle następna postać na pierwszym europejskim. No ale to akurat bardziej dla mnie problem, bo wy tam się jaracie nowymi serwerkami. Jest jak jest. Tak, no ale potem będzie akurat znowu długa przerwa, więc... No ale wiesz, w międzyczasie też tutaj pewnie skończymy stopać lochy na magu, na zabójcy, więc no już trochę się to pozazębia. Ale taki był plan.
Żeby to się w końcu zaczęło zazębiać. Dobra, razy 10 wszystko. Udało nam się, udało nam się. Okej, okay. Przede wszystkim portal, żeby to zrobić jakoś z głową. Powinien paść, mamy wojownika. Chyba dłużej Szymuś jednak, chyba dłużej. Po nowym roku z tego co pisali. W sensie po nowym roku napisali, że się zmieni ta... jak to się nazywa? Konstrukcja, nie kon... Kurwa, naprawdę go nie ubiłem po takim przebraniu. Ale dramat. Myślałem, że on pójdzie łatwo, a tu niestety. Mogę wam jeszcze pokazać w międzyczasie wczorajszy portal. To był zwiad, ale też się z nim trochę pomęczyłem. Już nie idą tak łatwo te portale jak na początku, jak nam te czarne gemy dały boosta. Ale jest jak jest. No, także mówię, ta cała konstrukcja, że tak powiem, serwerów ma się zmieniać, że teraz mają być kontynentalne, no i powiedzieli, że to po nowym roku, więc... No pewnie w styczniu, no bo wyszedł w połowie listopada W60, no to będzie on już w styczniu półtora miesiąca od ostatniego serwera. Prawie dwa podejrzewam, że dobije, więc to już taki idealny czas, powiedzmy, na nowy serwer. Tak średnio właśnie co półtora miesiąca wychodzi, no nie? Tak, już się przebraliśmy, wszystko mamy git. Brońkę wymieniłem Magowi i Kunegundzie. Temu nie, ale coś może poleci. No my tu mamy głównie teraz do ubijania strefę mroku, wieże i takie rzeczy. Także myślę, że te pachołki się same przebiorą jeszcze troszkę, ale na początku SF Tulsik. Sprawdzimy jak wyglądają teraz procenciki. Spójrzmy jak to wygląda. O jest. O Jezu, jak cudownie. No, więc tak, piramida szaleństwa, bo nam w ogóle też do niej kluczyk poleciał idealnie wczoraj, także fajnie, bo jeszcze przed klikaniem. Na tego kolegę mamy 40% prawie, na tego kolegę mamy prawie 40%, na roztańczonego grzyba, tylko gdzie on jest teraz? Tutaj 25,5%, śpiewające syreny 17,5%, na tego magusia mamy 15%, na tego... Hemoridor 5,5, Esteros zwykły w świetle 2 i jeszcze Tyranka Tacy 0,65, myślę, że klikable. No. Piękna sprawa. Ty, a co z wieżą? O kurde, ej. My na wieży mamy tylko 0,22. Mimo przebrania. Ale w sumie pachołki jakoś tam giga ich mocno nie przebieraliśmy. Dobra, lecimy. Śmieszna, śmieszna pasta, no monster, muszę przyznać. Dobra, teraz mogę się bardziej na czacie skupić, bo teraz nie wymaga to od nas za dużo poświęceń, klikanie entera. Także jak kogoś oplułem, to możecie próbować raz jeszcze. Siedzi. Co mamy? Coś na intę. Plus 39, no właśnie, o tym mówiłem. Sporo dadzą te itemki. Wojto padnie od razu, cyk. Na wszystkie staty, to rozmontowanko. Dobrze, że jest ten event Kowala idealnie, ale podejrzewam, że te 15 rozmontowań to będzie za mało. Tak mi się coś wydaje. Dobra, 277. Buciki dla woja, spójrzmy. Plus 66, fajne. I od razu też im będziemy mogli te runki dawać, nie? Ale to już później. Na jakieś punkty życia. Następny maguś, ale też powinien paść szybko. I tutaj chyba, tak, dokładnie, tu mamy tą piramidę szaleństwa, ale ona, w sensie świątynię zimnej krwi, ale tą maszynę do zabijania, o, o to mi chodziło. Ale ona akurat w strefie mroku to chyba nie jest jakaś giga ciężka do pokonania. Nie no, dzisiaj była tragedia akurat, jeżeli chodzi o drogi. Zwłaszcza z rana, bo to tak zaczęło sypać nad ranem dopiero. Nie, nie, coś ty. Jak ktoś dzisiaj nie musiał, to nawet dobrze, że nigdzie nie jeździł. Bokiem leciałem na każdym zakręcie. No ale chociaż adrenalinka była, co? Gorzej jakbyś się w coś wpierdolił. To wtedy już nieciekawie. Dobra, pięknie. Coś na zrękę, zobaczmy. No, nareszcie Kunegunda. Coś ciekawego dostała. Zmień opony? No, bez kitu. Przydałoby się w sumie. Sianko, nasz pany Marek.
Bo to chyba tak trochę niebezpiecznie teraz jeszcze na takich latać. Znowu coś dla Magusia. Kurde, plus 33 już. A dopiero co mu broń wymieniliśmy przecież. No dobra, runkę musimy zamienić. Ale jak plus 33, to czemu nie? Żałuję, że nie ma albo tego czaru na rękawice, albo tego czaru na brońkę, nie? Jakby nam to poleciało jako pierwsze na tym serwerze, to by było idealne pod to dzisiejsze klikanie, no bo mówię, my tutaj głównie expa teraz będziemy ze strefy mroku czerpać. Także no jest jak jest. Teraz jak masz letnie i będzie wypadek, to jest twoja wina, bo powinieneś mieć zimowe, wielosezonowe już? No, podejrzewam, że tak. Tylko nie wiem, jak to właśnie z perspektywy prawa działa. Ale no nie ma co się dziwić, no. Na letnich to troszkę głupotka. W dalszym ciągu lecieć. Dobra, z tym magiem trochę się męczyliśmy, ale siadło. Teraz mamy zwiada. Kurde, żeby nam dla... To jest dla woja? Nie, znowu dla maga. No nie, to już mu nie wymieniam na wszystkie staty jeszcze. Jakby nam dla woja poleciała broń, to już by był idealnie komplet, no ale... Jest jak jest. Okej, 280, dobra, jeszcze 20. 4 levele już wbite. Ale lecimy, widzowie. Piękna sprawa. To w sumie rozmontowanie, raczej nam się nie przydam. Cianko Tokarek. Teraz Maguś, to niedobrze. Ale mam nadzieję, że ubijemy. Pamiętać musimy, żeby tutaj nie kliknąć lustrzanego odbicia, bo to już jest ten etap. Żeby sobie to lustrzane zostawić. Nie wiem w ogóle, jak to lustrzane teraz działa. Chyba się blokuje na 350 levelu, ale ludzie pisali, że expa i tak daje takiego, tam w sensie jak klikasz na 393 w górę, to i tak ci daje 300 milionów. Także nie wiem, ale no przetestujemy to już niebawem na W50. Znowu broń dla maga, ciekawostka. No, nie jest to zbyt duży upgrade. Także rozmontowanko. No mam nadzieję, Tokarek, mam nadzieję, ale zobaczymy, czy będzie, czy nie. Dobra, jeszcze 19. Na intę. Kurde, no czemu nam wszystko dla maga leci w ogóle, co jest, nie wiem. A co jest najśmieszniejsze? Kunegunda nadal nie ma paska. Także, jakby ktoś pytał, coś tam ostatnio na odcinku podostawało, ale jeżeli chodzi o komplet itemków, to nadal brak. Znowu na intę. Plus 5. W sumie to mi tu jakiś pasek leciał, to mogłem spróbować dla Kunegundy go dać. No ale, to mówię, jak zwykle chaotyczne klikanko z mojej strony. Nieważne, teraz mamy zwiada, on siada. Wbijamy nim 282, dokładnie. Coś dla woja, plus 78, trochę pancerza na minus, o, nawet sporo. 3%, ale chyba wyjebane jajca w to. Runkę mają. Nie ma co narzekać. Nie oglądałem nigdy kamsiek, ja w ogóle mało rzeczy oglądam, tak szczerze. Ja w ogóle jakieś takich filmy, to te jakieś takie najbardziej, powiedzmy, znane. Czyli jakiś, nie wiem, Spider-Man, Harry Potter i tak dalej. Takie klasyki, można powiedzieć. No i mówię, tak generalnie to mało oglądam, mało rzeczy. Tu muszę nie za szybko klikać, że jak pokonam tą Banshee, to żeby od razu... Ale to jest teraz chyba zablokowane, teraz to chyba tak działa, że nie da się od razu następnego też ubić. Tylko właśnie, kurde, no tu już jest... Jest jakiś opór stawiany przez tą Banshee. Nie wiem, jakie mamy na nią procenty. To jest też Maguś, więc nie ma co się dziwić. Dobra, powiedzmy, że jeszcze... Albo dobra, nie, lecimy dalej, lecimy dalej. To, co mamy, najpierw wyklikamy standardowo. To, na co są największe procenty. Teraz Hemorrider, 5,5%. Boss orków, lecimy w niego. Niech pokazuje wam walk, bo w sumie nie, na razie nie ma jakichś giga ciekawych lochów do oglądania. Okej, okay, siedzi. Może wam pokażę tego roztańczonego grzyba, bo on nam powinien dać sporo expa. Jak dobrze pamiętam. Esteros wam też na pewno pokażę, bo to jest w ogóle Maguś. Tego bezoga to my też klikniemy. Zwiadowca. Czyli teraz tak, teraz Esteros. A, ja zapomniałem o tym roztańczonym grzybie.
Bo ja poleciałem za bardzo w dół. Poczekajcie, to my na niego mamy bardzo dużo. No, dokładnie. 383. Pięknie. Zobaczmy. O, 3 kryty. Śpiewające syreny teraz. No, tego to nawet nie oglądam. No i możemy wrócić do Hemoridoru. Tak, Godzilla akurat oglądałem, jak byłem mały. To akurat kojarzę. Dobra, Bezog nam padną i teraz Maguś. Magusia chyba nie ubijemy. Drogi pierścionek, no ale musimy sprzedać, nie mam miejsca. Troszkę też mam tego golda. A wrzucimy. Muszę w ogóle te boki i szczęście już podbić na jakimś następnym evencie golda, żeby już mieć z głowy to. O, niech będzie na razie tak. Esteros teraz. Tylko gdzie to jest? A, tu. Ruda ślamazarnica. 2%, więc nie za dużo. Ale no troszkę jest. No i siedzi, dobra. 284. Lecimy. Łączna odporność. To jest na zrękę. A temu się przyda. Plus 32. Przyda się. Jak najbardziej. Zobaczmy sobie. To jest ciekawe akurat. No, same kryty. Standardowa walka z magiem. Czy orientuje się, kiedy będzie jakaś promka? Promka będzie najprawdopodobniej na koniec miesiąca, w ostatni weekend miesiąca, jak zawsze. Ewentualnie zrobię na Boże Narodzenie, ale wątpię. Raczej wydaje mi się, że po prostu w ostatni weekend grudnia zrobię. Tak, no nie ma paska. Mówiłem o tym przed chwilą, Milik, dopiero. Teraz mamy zwiada. Ten zwiat nam powinien paść. W ogóle nie wiem dokładnie. Nie wiem, czy my do dziewiątki nie polecimy, bo ten pudel miniatura chyba też jest do zrobienia. To chociaż kurde. Ile to nam daje? 2,79. Dobra, tą zbrojkę możemy rozmontować, to na razie zostawimy. Szenix, jeżeli chcesz się dowiedzieć, to po prostu obejrzyj film, bo widziałem, że tam zadawałeś mi to pytanie. Jak wpiszesz sobie na YouTubie SF Tools Neutral, to ci wyskoczy poradnik, jak się tam logować i jak sprawdzać procenty na lochy. Czym planujesz grać na nowym serwie? Masz na myśli pierwszy europejski? Paladynkiem chyba. Chyba paladynek wleci. Mam ochotę na paladyna już od dawna. Dobra. Dokładnie. Bez sprawdzania procentów nawet. To możemy w sumie do kotła, bo sporo golda. Ale jeszcze nie wiem, to jeszcze nie jest potwierdzone, ale już za mną chodzi ten paladyn. Od dłuższego czasu, także zobaczymy. Wejdzie do klanu BM? No, chyba tak. Niestety. Dobra, tyranka Tacy. To jest to. Tylko, że na nią już mamy 0,65, więc nie za dużo. Ale no popróbujemy, poklikamy. Ja wiem, no ja się nie... Powiem ci tak. Właśnie... O, ty, szybko padło. Jak na 0,65%. Powiem wam, że zwróćcie uwagę, że to jest rozegrane z mojej strony bardzo strategicznie. Gdyż teraz zaczęliśmy dopiero co klasą, która zajebiście czyści lochy, czyli łowca demonów. I zrobimy taką przeciwwagę za dosłownie miesiąc, czy tam za ileś. Zrobimy przeciwwagę i weźmiemy paladyna, który giga chujowo te lochy czyści. Nie myślicie, że to jest 200 IQ? Nie oglądaliśmy chyba tej matki, nie? Obejrzymy sobie, jak to tu wyglądało. Bo te lochy, co dają 300 milionów, to aż chce się popatrzeć. Chociaż w sumie one jeszcze tyle nie dają, ale no dają sporo. Właśnie, czy ja wiem, czy nudny? Mi się w paladynie podoba to, że jest mało podatny na RNG, a mnie RNG w tej gierce wkurwia strasznie. I takim paladynem wreszcie bym sobie pograł tak poważniej, bo paladyn jest taki gigastabilny. I chyba właśnie dlatego będę chciał go wybrać. No, o Berku też myślałem chwilę, no ale mówię, trzeba robić takie mieszanki. Bo Berkiem, no to co? Berkiem też będziemy zajebiście lochy klikać, tak jak i tym łowcom. A tak to... Chociaż to też będzie taki szok dla mnie, bo... No tutaj widzicie, jak to wszystko pada. Już wbiliśmy ile? 11 leveli, a wydałem na te lochy póki co chyba, nie wiem, z 400 grzybów. Także no, nie jakoś giga dużo.
Tak czy inaczej, potem będzie taki szok, jak się wskoczy na Paladyna i nic nie będzie chciał padać, ale tak jak wam mówiłem chyba ostatnio, może teraz trochę tornada, tak jak wam mówiłem chyba ostatnio, z kalkulatorem do lochów to nie jest jakaś przeszkoda, nie? W sensie, zeskanujesz sobie taką postać, takiego Paladyna i widzisz, jak masz małe procenty, to nie klikniesz i tyle, i choćbyś nie wiadomo co zrobił, to nie klikniesz. A jak masz duże, to po prostu wtedy klikasz. Także grasz swoje, a potem to wychodzi na plus. Zobaczymy, nie ma co planować. Do nowego serwera to jeszcze pewnie i tak minimum miesiąc, jak nie więcej, więc na luzaku. Chociaż podejrzewam, że pierwszy europejski też będzie fajnie zróżnicowany pod względem klas, tak samo jak W60 zresztą. Nie, no nie będę robił ankiety, jak już zdecyduję się na konkretną klasę, to po co was pytać, jak mam ochotę tym zagrać, no nie? Na W60 nie byłem tak do końca zdecydowany, więc na W60 wolałem zapytać, ale mówię, no ten Paladyn to już mi nawet przed W60 chodził po głowie, więc coś w tym jest. Jednak ma być nowy serwer, a kto powiedział, Łukaszek, że nie będzie nowego serwera? Nowe serwery są regularnie wypuszczane, że tak powiem. Ty, Panisher, jesteś jeszcze? Bo ja w ogóle widziałem tą twoją wiadomość, ale przypadkowo plułem. Daj znać, czy jeszcze siedzisz, bo ja widziałem, że mi napisałeś, żebym wpisał Xmas w tym. U handlarza. Ja wiem, co to daje, ja wiem. Ale mogę pokazać w formie ciekawostki. Proszę bardzo. Klimat świąt. Można sobie używać do woli. Jedyny kodzik, jaki zawsze wam wejdzie. Dobra, bo my tornado klikaliśmy. Polskie serwery są nieopłacalne dla nich? Nie powiedziałbym. W sensie, na pewno w porównaniu do międzynarodowych nie generują takiego przychodu. Ale wydaje mi się, że ostatnie polskie serwery dlatego tak wyglądały, jak wyglądają, bo po prostu ich było bardzo dużo. Był taki okres, że polskie serwery wychodziły co pół roku, więc już po prostu był przesyt tego. A podejrzewam, że jak teraz może zrobią jakąś taką, wiecie, większą przerwę od krajówek i nagle wypuszczą, to im się to opłaci. Dobra, 335 tornadko. Ciekaw jestem w sumie, gdzie jesteśmy w stanie dojść. No to tornadko no nie daje jakoś giga duże expa, no ale swoje przeklikać musimy, żeby pójść jakoś dalej. Teraz w sumie też mieliśmy magusiów, bardzo dużo golda. Powiedzmy do 2400, chociaż nie, do 2350 i tego HP musimy trochę podgonić, żeby to jako tako wyglądało. Też itemki w ogóle się pojawiły na serwerze, tu zresztą widzieliście, jak topkę pokazywałem. O, na przykład taki pierścionek, ale o, ten ziomek, muszę do niego napisać, żeby mi się trochę rozebrał. Zobaczcie, prawie wszystkie itemy oprócz broni i tego. Ale to są itemki bodajże od chyba poziomu 300+, nie? Jak się nie mylę. One dopiero lecą. No ale już sporo tych 300+ jest na serwerze, więc się zaczęły pojawiać powolutku. Jak obstawiasz, kto wygra w walce Najman versus Stary Muran? Wiesz co? No wydaje mi się, że Stary Muran mimo wszystko. Nie to, żebym mu kibicował czy coś. Ale no Stary Muran jednak tą głowę ma mocno, nie? Cios umie przyjąć i nic mu się nie dzieje. A Najman to pewnie dostanie jeden strzał i się położy. Przynajmniej tak to wcześniej wyglądało, ja wątpię, żeby się cokolwiek zmieniło w tym temacie. Czy wiesz, na jakim poziomie leci max gold zawki? Oj, nie wiem. Chodzi ci o to, że każda misja to jest, w sensie każda 2,5 minutówka to jest 16,5 miliona, tak? Golda. Nie mam pojęcia. 500 coś. Może ktoś wie na czacie. Koksu, ty chyba wiesz, ty chyba to sprawdzałeś ostatnio, ale nie wiem, czy jesteś jeszcze. Dobra, 289 nam wpadł. Jeszcze 11 leveli do naszego celu. Na jakim jeszcze raz pytanie, na jakim poziomie leci max golda zawki?
W sensie, że każda misja, nawet najkrótsza, ci daje 16,5 zawsze. Miliona. Oczywiście bez żadnych eventów i tak dalej. Fajna nuta. No. Wiecie, co jest dobre. 632? Co ty pierdolisz, poważnie? Ja myślałem, że jakoś 550 albo 570, coś takiego. Sianko, Juras. To nie wiedziałem nawet. Dobra, tu mamy Magusia. Więc będzie ciężko, a już wycisnęliśmy troszkę z tego tornadka. No chyba trzeba skana zrobić znowu po prostu i zobaczyć, co dalej. Tego maga musimy kliknąć w strefie mroku na pewno. O, dobra, i to mi się podoba. Zapomniałem, że jak się kliknie tego grzyba w karczmie, to od razu mamy również opuszczonego wartownika, który jest niezbalansowany za chuj, więc na niego mamy 16%. No dobra, może nie tak niezbalansowany, ale... Nie, nie, pytałem o item... O, te, dobra, trzeba chyba enter jednak. Pytałem o misję koksu. 290, cyk. Ty, no jak na 16%, to troszkę go musieliśmy poklikać. Ja nie wiem w ogóle, czy tu my nie polecimy do następnego maga, tak szczerze. A, że dobra, dobra, to się nie zrozumieliśmy. Ale i tak myślałem, że to wcześniej. Teraz mamy Woja, jego też powinniśmy zrobić. Dokładnie, 291. Ej, tu nam... Loch nam daje praktycznie cały level. Taki, co daje 300 milionów. Piękna sprawa. Co my tu jeszcze mamy? Na Cyklopa... Na Banshee mamy ponad 1%, no to ona padnie. Na wieżę nam wzrosło do 0,80. Smoczy skarby z tego maga mamy 0,59. Dom strachów mamy 0,59, ale... Oj, na szkołę magii mamy 0,47. Ale to są takie lochy, że one dają tyle expa, co nic. No ale będziemy musieli to wszystko poczyścić, tak czy inaczej. Teraz zwiat. Ten zwiat, kurde, chyba też do zrobienia, ej. Tak mi się coś wydaje. Tylko ono odrodzenia muszę siąść. Ale nuta wleciała, idealna do kliknięcia lochu. Musi się przyznać. Nie no, niech sobie leci. Klikaj more? No w sumie można przez more sprawdzać, bo wtedy od razu będzie widać, ile expa. Bez kita. Dobra, mnie pada coś. Przerwa na razie. Cyklop. Cyklop prawie 2%. Tylko czy jest sens? No dobra, klikniemy go, bo to powinno szybko paść. Ale to jest 240 level, więc tyle co nic. No i teraz mamy tą Banshee ponad 1%. Też trochę golda wydamy. Klikamy, nie ma co. Ja wiem, wiem, w sensie tobie nie chodziło o cyrk chyba, tylko tobie chodziło o szold... Myślałem, że padło. Tobie chodziło chyba o twierdzę posępnego czerepu. Ja wiem, tam jest chyba tylko jeden mag przez cały loch. A reszta to są woje i zwiady, głównie woje. Także ja wiem, na spokojnie. Zaraz sobie to odblokujemy. Ale no wiesz, ja tak lubię sobie po kolei lecieć zawsze z tymi lożkami. Kurde, no ponad 1% i tyle to... Aj ci magowie. Nie no, Rico, przeważnie po prostu odzyskuje klejnot, żeby wrzucić do następnego itemka, jak go wymieniam. I wtedy praktycznie wszystkie surki mi się zwracają. Oczywiście, jeżeli to nie jest broń z kibla, no ale broni z kibla bym nie ulepszył razy 10, bo wtedy by się surki straciły.
Ciekawe, czy by dodali opcję dla grzybiarzy na to, że skip walki razy 5. W sensie, że od razu po 5 walk, ale znając tę grę, to serwery wypadały. Oj nie, niech nie robią czegoś takiego. To by było dziwne bardzo. No bo jak to by miało działać, że na przykład druga próba, jak ci wejdzie, to ci zabierze tylko dwa grzyby? Coś w tym stylu? To by pewnie się bugowało, to by zabierało za dużo grzybów i tak dalej. I w końcu by serwery wybiewało. To lepiej nie. Nie ma co komplikować, jest dobrze jak jest. Ty, no co jest z tą Banshee? No my naprawdę na nią mamy sporo procent. To coś źle liczy, czy o co chodzi? Dobra, widzowie. Dawaj mi klucza następnego. No, fajnie. Dostaliśmy, ale taki, co nam się nawet nie... O! Ty, ale co to jest? A, to są ci superbohaterowie. Też nam się chyba za bardzo nie przyda. Gemik na zrękę. No tak średnio bym powiedział, ale może podmienimy. To jest chyba ten klucz, tak? Tak, dokładnie. Tu mamy zwiada pierwszego, potem wojowników trochę. No, oj, mamy broń dla woja, ej, to nam powinno pomóc akurat. Dokładnie, zobaczcie, plus 80. No, zajebiście przemyślane. Ja to mam łeb jednak. Teraz ta Banshee o wiele nam prościej powinna paść, jak woj będzie miał nową broń. Prawda? Mam nadzieję, że tak będzie. O, no tam już bliska próba. No teraz to myślę, że lekko na nią ze 3%. Czemu jej pasa nie dasz? Bo nie mam pasa żadnego. Póki co, czekam aż mi dropnie. Ale chyba to się nie wydarzy. Ale zobaczymy. Nie no, co ty piszesz, Kamsiek? Jezu, no taka broń mocna dla woja i to i tak nic nie dało. Co? Ta Banshee jest niezabijalna dzisiaj. O co chodzi? To jest dziwne aż. Dobra, chyba lepiej na tego woja iść jednak. To powinno... Powinno lepiej nam wyjść, dokładnie. O! Zobaczcie. Zbustujemy po prostu na tych wojach, może na wieży jeszcze tych pachołków i potem tą Banshee klikniemy. Chociaż myślałem, że broń wystarczy, skoro było już ponad 1% przed wymianą, ale... Ale jak widać, nie do końca. Kusia paliwa nie ma. A, że paska. Mówię, o jakie paliwo ci chodzi. Ty co, jest jaka dobra czapa. Teraz chociaż trochę tego przebierzemy. No ale dla Kunegundy jak zwykle nic nie leci. I strefa mroku. Dalej, dalej, co my tu mamy? Kolejny woj. No właśnie, to jest to, co mówiłem. Zobaczcie, jak to szybko pada w ogóle. O, i znowu zajebiste. W sensie, no tracimy pancerz i tak dalej, ale... Ale runka 3%. Powiedzmy, że to rekompensuje. Teraz mamy zwiadę. Jak tego zwiada pokonamy, a raczej to zrobimy. Dokładnie. To już możemy odblokować następny loch, który jest cyrkiem grozy. Jezu, co to leci w ogóle? Kto tu Leo się dodaje? Retoryczne. O kurde, ty, jak nam ten zwiad szybko padł. No i teraz mamy maga. 2,94 level i pół. 5,5 levela musimy wbić jeszcze. Permuj. 5,5 levela jeszcze. Ej, ale ładnie się podnieśliśmy. Jak sprawdzałem jeszcze przed streamem, to byliśmy tutaj pod koniec. Także powoli lecimy w górę. Teraz jest ten maguś. Ten maguś będzie problematyczny, ale co, jakieś nam tam klucze poleciały do jakichś lochów i tak dalej. Także sprawdzam to. No na Banshee teraz jest 2%. I to jest pierwsze, co mamy na liście do kliknięcia. O, no zobaczcie, i teraz wystarczyły 3 grzyby. Proszę bardzo. Tu rozmontowanko. Ty.
A ten to ma w ogóle 350 level, już skipuje. Ten to ma w ogóle 350 level już zostawiony od razu, tak jakby z bomby. Nawet nie wiedziałem, ale dobra, nieważne. Wieża, teraz jeszcze wieżyczkę coś. Bo widzę, że... W ogóle tak, na wieżę mamy niecałe 2% na tego maga. Ale potem na 87 mamy 6. Na 88 prawie 4. Na 89 2. I na 91,15. Czyli w sumie ten mag nas blokuje. No ale to standardzik. Jak zwykle na tym. Na łowcy demonów. A woje będą padać łatwo. Kurde, jak nam mało brakuje w ogóle, a wy tego nie widzicie teraz. Do 2,95 nam brakuje 6 milionów expa. Tylko no niech ten mag padnie. Jezu, straszny jest problem z tymi magami, ja nie wiem. Ale to też tak pod kątem jeszcze przebrania ewentualnego tych pachołków. Dobra, siedzi. O wiele szybciej niż Banshee. To możemy w ogóle wywalić. I teraz powinno pójść z górki. No to mamy 6%, tak jak mówiłem, dokładnie. Jest jakiś wisior, ale też nam się chyba nie przyda za bardzo. Chociaż tu tylko minus 4, a daje boki. A może wymienimy, czemu nie? I tak mi się już rozmontowania kończą. Dobra, siedzi. Inteligencja plus 24, sporo, wymieniamy. Zrób jedną misję? Nie no, po co? Dobijemy jakimś tornadem czy czymś. Spokojnie, no my tu jeszcze będziemy klikać. Tylko powiem wam, że... Ten docisk tego 300 może być problematyczny, ale no... No chyba siądzie, kurde no. Ładnie to idzie, dość. Teraz mamy co 90, tak, na 90 mamy 1% ponad. To jeszcze powinno siąść. Dokładnie. Wisior, tak samo, no. Tego żeśmy też troszkę... Mamy maga i Barbara najbardziej przebranych. A ta Kunigunda nie dość, że ma stare itemki, to jeszcze paska nie ma. Pierdolę, jakie to jest żałosne. Dobra, co dalej? Dom strachów, sztućcowa głowa. 240 lewe. O kurde. Ty. Nie wiedziałem, że to tak łatwo padnie. Mieliśmy na to 0,81%. To nam daje tyle expa, co nic, ale nawet klaserek na plus poleci. Tu jeszcze Woj, tu mamy zwiada, to on chyba też padnie. Dokładnie, i teraz mag. Mag będzie problemem. To możemy rozmontować. Na wszystkie staty. O Jezu, jakie ja tu mam jeszcze. Zobaczcie, ja tu mam jeszcze itemy 62 zręczności. Ja nie wiem, czy to jest, nie jest jeszcze z etapu tych pierwszych 3 dni, jak żeśmy tu lecieli. Tym łowcom. A ja to do kibla trzymam. Smoczy skarbiec 0,74. Który to ma level? 240. To nam nic nie daje. No jedyne co nam daje to klaser, a klaser to jest więcej expa z misji, więc no tylko dlatego to powinienem robić. Na takich procentach oczywiście, bo jakby było z 20%, no to git. Ale tak jak patrzę, to fałszywiusz Lochard 0,60, to malutko. Szkoła magii, bazyliszka 12,5. Ej, szkoła magii nam popada fajnie. 6, 7 i 8 w szkole magii padają. Tak o. Bez problemów jakichś większych. Dobra, na razie sobie daję spokój, bo to i tak nam... A kurde, przecież szkoła magii to jest ten, to my najpierw tego musimy pokonać. Ja pierdolę. Tragedia. Nikt nie pisze trochę pusty ten czat? No, każdy ogląda. Każdy jest podekscytowany wbijaniem 300 poziomu. Ty, a może jakbyśmy... No tego chciałem rolować zbrojownia, kliknąłem gabinet przypadkiem, ale dla 24 stat to nie będę od nowa ulepszał, bo nie ma co. Aczkolwiek mówię, jakąś brońkę jakby jeszcze poszukać.
Na przykład taką. Ja jebie. Przysięgam wam, że ja nie wiem, o co chodzi. Czemu zawsze jak mówię, że czegoś szukam, to mi to wypada. Tak już od dłuższego czasu się dzieje. To jest jakieś podejrzane. To jakiś podsłuch jest na tym streamie. Siemanko, Juszki. No i teraz można sprawdzić procenty. O, teraz na tym smoczy skarbiec mamy 3,5%. To ładnie sobie padnie. Już raczej. Na Loczarda z 0,60 na 2% nam padło, a pamiętamy, że jak Loczard nam padnie, to nam... O, dobra, jeszcze staty wpadły darmowe. Jak Loczard padnie, to trzech kolejnych również. Który my mamy? 2,95. No ale to w dalszym ciągu są takie lochy, co dają tyle, co nic. Kurde, na tego maga w twierdzy posępnego mamy 0,14. To jest strasznie mało. Na wieżę mamy 1,15. Wieżę możemy jeszcze kliknąć. Na karczmy mroczny. O, na tego zwiada 0,38. Dobra, ej. To nam jeszcze padnie i potem chyba woj nam powinien paść. Zobaczmy, o, dokładnie. U Negundzie się to przyda jak najbardziej. A ta czapka, a to jest dla woja, no tak. No musimy dać radę, musimy. Nie ma opcji, że nie. Nie to, kurwa mać. Dobrze, że ta broń wypadła, bo... Sianko Mikrus. Bo powiem wam, że... mogło być ciężko. Dobra, 2,96. Sprzedajemy. Ten nam jeszcze też padnie. Git. Na tego już tam nie widziałem fajnych procentów, więc na razie opluwam. Wieża ponad 1%. Przyda się coś. Dzięki za followka. K35. Przyda nam się jakiś itemek jeszcze ewentualnie dla pachołów. No i ta kaszma w rocznych sobowtórów, no. 0,40% to jest malutko. Ale musimy to ubić. To jest 300 milionów expa. I dalej mamy chyba piąty, to jest wojownik. Jakieś buty dla woja. Fajne. Pyk. Czekajcie. O, tu. Zobaczcie, ten kowal to jest wojownik. Ja pamiętam, że ten kowal jest giga prosty do ubicia. Więc byśmy... to by nam dało 600 milionów expa i na tej wiedźmie byśmy się zatrzymali. Czyli to by nam dało, no, dwa levele około. Więc no musimy ubić tego zwiada, no nie ma innej opcji. Bo co my tu mamy dalej? W sumie to jeszcze przez tą opcję więcej zobaczy. A czemu mi tu... A, bo ja mam ustawione od 0,5%, faktycznie. Dobra, to już poubijałem. I no, powiem wam szczerze, że nie jest kolorowo. Jeżeli chodzi o te procenty. No ale musimy tego ubić, no nie ma opcji. Możemy jeszcze ewentualnie kluczyka poszukać do tego cyrku. Tak, to już możemy dostać. Oj, poleciało szybko, więc fajnie. W cyrku jest woj jako pierwszy. Może on by nam padł w sumie, jak tak myślę. To jest w sumie ciekawostka, że stoimy w twierdzy na siódmym, a ten woj jest, wydaje mi się, że do zrobienia, patrząc na to, ile HP mu zostaje. Nie opłaca ci się robić miejsca w itemku jako free to play w ogóle. Bo szkoda surowcy, a za grzyby nie zrobisz jako free to play, więc po prostu jako free to play nie robisz dziury, tylko sobie czekasz, aż ci poleci itemek z dziurą, no, no nie ma innej opcji. Ty, mate, golda mamy też dużo.
Zostawię tak może 15 milionów. W razie czego. 12 zostawiłem. W sumie jeszcze tornadko mamy, ale dobra, no na razie nie. W cyrku robisz 3 pierwszych na luzie? I ubij siebie w... Nie, tą piramidkę zostawiam, Bombel. Chcę zobaczyć, jak to działa i ewentualnie potem ją ubiję. Na Magusiu muszę sprawdzić, jak to tam po tych zmianach. O dobra, siedzi, pięknie. Co dostaliśmy? Jakieś ręce dla Maga. Plus 3, nie ma co. Ostatnie rozmontowanie. Będziemy musieli sprzedawać, ale to już i tak jest końcówka itemków, jak tak patrzę. Teraz mamy zwiada. Ty, Kuba Bombela, jaki ty level dobiłeś? Bo ja pamiętam, że ty chyba grałeś też DH tutaj, nie? Na tym W60. Jak tam ci poszło na epiku? Możesz dać znać. ...297? A, no to ładnie. Ale też troszkę brakło do 300. Dobra, jest. 297. Tu już nam też dają prawie jeden level. Znowu rękawice dla Maga, dobra. I kto jest teraz? Woj znowu. Urwanska. Widzowie, jak to jest dociskane wszystko. Wszystko jest minimalnie. 7 milionów tam było. W sumie to potem też jest Woj. Dopiero ten chyba, ten żongler to jest Mag, jak się nie mylę, bo ja nie pamiętam, ale tak mi się wydaje. Więc niby tego następnego Woja też w teorii byśmy zrobili. Ale nie wiem, czy to chcę tak dociskać. Dobra, powiedzmy, że jeszcze 70 sportowych grzybków. I wracamy na tamtego zwiada w tej karczmie. Bez kitu w tym symulatorze to tak działa, że jak mamy poniżej 0,50%, to nam już kolejnego nie pokazuje. Bo jak na tego zwiada mamy tam 0,46 chyba, czy coś koło tego, to potem podejrzewam, że na Kowala mamy o wiele więcej, a jego nie ma po prostu. Także... To tak pod kątem klikania lochów na, wiecie, po stopowaniu, nie? Że to wcale nie musi być tyle, ile pokazuje to mor, tylko może być więcej też. Do ubicia, jak się tam jakoś bardziej zepniemy. Dobra, nie siedzi. Jeszcze jeden skanik z ciekawości. Mamy na niego 1,5% według SF Toolsa. To ja już wolę jego klikać niż tego obłudnego oszusta 0,46, co jest? Ja myślę, że o wiele mniej. Na bagiennego... O, dobra, siedzi. Na bagiennego Dragora... 0,25. Tragedia. Na Intę. I to fajny itemek na Intę. Dobra, dwa levelki jeszcze. Praktycznie pełne dwa levelki. Jest to tornado. No ale ja chcę tym to dobić, kurwa, tam jakieś tornado się będziemy bawić. Dawaj mi to. To ma paść mnie, chuj mnie to interesuje. Rzuca mikrofonem, jak potężny włodarz, Boxdel. To ma paść i chuj mnie to obchodzi. Zrobię wszystko, żeby to padło. Co tu jeszcze jest ciekawego? Wieża 0,70, no to już tak średnio. Szkoła magii 0,40, no też tak średnio. Może jeszcze w międzyczasie jeszcze zeskanujemy, jak mamy na tamtego następnego w tym cyrku grozy. Ciekawości. O, dama z brodą 1,15%. Dobra, no to ją najpierw, no nie ma co. Ile to nam da? 378 level, to nam nie da całego levela. To tam troszkę źle powiedziałem, no ale no prawie. Co sądzisz o walce Muran Najman? A to już mówiłem, w sensie mówiłem, kto wydaje mi się, że wygra. Myślę, że Muran może wygrać. Ale co sądzę o tak samej walce, to w sumie ciekawy krok dla High League'a. W sensie taki trochę ryzykowny wydaje mi się.
bo to są dwie osoby, których ludzie dosłownie nie trawią, wydaje mi się, w tym świecie Freak Fightów. I to może być takie, że albo to będzie strzał w dziesiątkę i zwiększy sprzedaż, albo jeszcze ją obniży bardziej. Przez to, że ludzie nie będą chociażby chcieli wspierać takiego Murana, tak jak to miało miejsce na Fejmie. I nie będą przez niego kupować. Tak mi się wydaje. Padnij, proszę. Zrób to dla mnie i jeszcze daj pasek dla Kunegundy najlepiej. Kurwa mać. Też by się przydało w sumie. Nie wiem, muszę tego paska poszukać jakoś. Chociaż w sumie niedługo będzie okres świąteczny, a okres świąteczny... No, dymy mogą być akurat, Darf, to prawda. Okres świąteczny kojarzy nam się z pewnym wydarzeniem, jakim jest legendarny Loch. Więc może... Może wtedy dostanie dopiero. Kurde, no ponad... Ta sama sytuacja co z Banshee. Ponad 1% i zobaczcie. Wydaje mi się... To, co już wam mówiłem, że ten kalkulator, kurczę, nie liczy dobrze dla tych walk z pachołkami naszych. Bo to jest jednak o wiele więcej zmiennych niż jak walczymy sami w strefie światła na przykład. Tam są te procenty takie, nie wiem, bardziej rzetelne czy coś takiego. Tu niby ponad 1%, a zobaczcie jak to wygląda. Ale jakby kunia zrobiła uników, my trochę odrodzeń, to by to siadło. Nie ma opcji, no musimy to ubić. Ewentualnie możemy robić tak, że po 50 grzybków na to i potem na tą. Chociaż jeszcze może to tornado. Czekajcie, jeszcze 15 prób. Już tak dokończymy, ładna liczba. Potem do tornada, bo wymieniliśmy broń. To tornado jeszcze powinno lecieć fajnie. Może jakiś level dopchamy tym tornadem. Teraz mamy maga, ale ona powinna paść. Dokładnie. Jeszcze troszkę golda zarobimy z tego tornada na pewno. 350 nam pękło. No chyba, że to będzie stawiać opór, to nie ma co. Źle pokazują te procenty? No, mówię o tą strefę światła. W sensie strefę mroku najbardziej chodzi. Nie no, dobra, to się mija z celem. To ja już wolę te grzyby wydać na coś, co mi da więcej expa. Czyli na to chociażby. Dobra, to tak jak powiedziałem, po 50 grzybków na jedno i potem na drugie. Chyba no, nie ma co już bardziej kombinować. I tak już tu nic nie wymyślimy lepszego. Tylko musimy po prostu to ubić, żeby ten level nam wpadł. 300. Ale jestem zdziwiony, że na tego zwiada mamy tak mało. Myślałem, że to łatwiej pójdzie, no ale w sumie zwiad, uniki. Nie ma co się dziwić. A może jeszcze sprawdzę na tego kowala. Na wszelki wypadek. Kowal to jest 5. Symuluj. No, na kowala mamy 24%. Idealnie zbalansowane lochy. I przypominam, że on da nam również 300 milionów expa. Także no, jest jak jest. Dobra, na tego polecimy 60 grzybów, żeby do równej liczby. I potem już będziemy lecieć po 50. Na tego większe procenty, no to... To w teorii powinniśmy to mieć. 6 milionów. Kurde, no bywały tam takie bliskie próby, no ale to... Dobra, siedzi, mamy to. No i teraz mamy maga, tu już nic nie wykombinujemy. 3%. Ej, w sumie to możemy wymienić, przydadzą się te procenty. Możemy to obejrzeć, bo się długo z tym męczyłem, zobaczymy. Barbar prawie nic nie zrobił, maguś też w sumie nic. A, Kunegunda też nic, dobra, czyli... Ja pierdolę. Czyli my zrobiliśmy w sumie większość. To niezłe pachołki. Dobra.
245 milionów. No to co? To teraz fokus na tym. Fokus na oszuście. Beka nie będzie 300? Nie no, 0,45% to są fajne procenty. Wydaje mi się, że to padnie. W sumie to już i tak nie planuję tutaj nic szukać. To możemy resztę golda wywalić w staty. Niech będzie prawie 2300 HP. Brońkę mamy w miarę świeżą, bo nam się udało ją dropnąć jeszcze. No klikam to. Dlatego to są pachołki. Jest kurwa. No i co? Kto tam napisał, że nie będzie? No i masz bana. I ty też. Dobra, łatwo. Z jakimiś nobami. Zobaczmy to. Zobaczmy tą walkę. Pierwsze odrodzonko. Drugie odrodzonko. Trzecie odrodzonko. Okej, trzy odrodzenia. Nie tak dużo. No i teraz kowal. Raczej formalność, tak mi się wydaje przynajmniej. Może nie do końca. Kurwa no. Czemu zawsze jak oglądamy walki, to on się nie odradza? A jak przyenterujemy, to od razu. O. Bo teraz się odrodził dwa razy, to w ogóle krytów nie walił. Ale dobra, ty. Nie ma problemu. Mamy to. Cel osiągnięty. Udało się tą 300 machnąć. Pięknie. To możemy wyrzucić. Niech będzie. Wybijać 305, nie masz psychy. No jeszcze zobaczymy takie ostatnie. Ostatnie procenty, że tak powiem, ale już ciężko. No widzicie, jak te lochy już szły rozpaczliwie. A teraz jeszcze mamy magów samych. Tą wieżę możemy jeszcze kliknąć, nie zaszkodzi. O kurde. No i teraz zobaczcie, teraz w sumie pachołki też były. 0,80 i 3 grzyby. To jest takie losowe. Ręce możemy podmienić jak najbardziej. 0,35 mamy na następną wieżę, na Hagrida mamy 0,38 i to są moje lochy, które jakoś, jako tako by mogły paść. Nie ma no, wycisnęliśmy wszystko. Wycisnęliśmy całe źródełko, jakie tylko mogliśmy dzisiaj. Z expa i w sumie idealnie wystarczyło, żeby to, co chcieliśmy zrealizować. No, chociaż nie, bo to tornado nam za wiele nie da. Dobra, polorujemy jeszcze zbrojownię troszkę. Żeby ewentualnie im brońki pozmieniać. Nie chcę i temu wymieniać. No to jest niby 37, ale to znowu by trzeba ulepszać i tak dalej. To nie, ale może jakiś pasek dla Kunegundy. To w ogóle... Kurde, no fajna ta zbrojka. My kryształu mamy, metalu nie mamy. A chuj. Wymienimy. Ulepszę razy 10, dobra, jeszcze się uda ulepszyć. 13 tysięcy tego. Ręce plus 38. Ile mi w ogóle dają bronie? Plus 18. Taka pierwsza lepsza, ta mi daje tyle samo. Tak czysto plus 13, nie, no to sobie broni nie potrzebuję wymieniać. Ale jeszcze możemy pachołkom troszkę poszukać. Tak delikatnie na koniec. No bo lochów mówię, lochów... O, jest pasek, ej. Daj dla zwiada. Jest, mamy to, kurwa. No i kune... Oj, zobaczcie, osiągnięcie od razu. Kunegunda nie pozostała goła. Pokrzamp. Na sam koniec. Dobra, to jeszcze za jakąś brońką się porozglądamy. Troszeczkę. To też fajne buciki. Ale tego już chyba nie ulepszę razy 10. Kurde, co to za czas... A nie, ulepszę. Co to za czasy, żeby był problem z metalem, a nie z kryształem? Pojebany.
Ale w sumie przez te pakiety tak od dawna jest. Ile grzybów poszło? No... 4400 w tym momencie. 4400 plus minus. No może 4300, no coś takiego. Na taki rush, no ale wbiliśmy 24 levele, nie? Więc no to jest dużo, jak na ten etap. O, jest brońka. Kurwa, ja złota nie mam. Ej, w sumie tu już możemy przecież awkę zacząć klikać. Tylko musimy zamienić runkę. Dobra, może zobaczymy procenciki może po takich upgrade'ach. Ta ma broń wymienioną, pasek ma, tu musimy jeszcze gemik do paska, ale to... to później... O, zobaczcie, na wieże nam jeszcze procenty wzrosły. To jeszcze można docisnąć tą wieżę. 1,40%. Działo się coś, Angis? No powiem ci, że troszkę się działo. O, brońka dla maga od razu. O kurwa. Plus 108, co jest? Ja jebie. W sumie oni mieli wymieniane, jak my się przebieraliśmy, czyli też 24 levele temu. Ten ma w miarę aktualną. Dobra, to jeszcze jeden skanik w takim razie. Dobra, na bagiennego Dragora. Tą wieżę 0,75, ale wieżę to już na razie sobie odpuszczę, bo to już będzie takie dociskanie na hama. Zresztą wieża expa nie daje, więc jak każdy prawilny gracz mówi, nie jest istotna, bo tylko level się liczy. Więc bagienny Dragor 0,79%, niedużo, no ale spróbuję. Jest kurwa, lecimy dalej. Nie ma opierdalania się. Zobaczcie, 0,79%. Ile to było grzybów? 15? A na Banshee 1,5% i chyba na nią z 300 grzybów poszło. Tak debilnie zmarnowane. Dobra, no i tu już mamy do końca wojów. Mamy jakąś... jakieś rękawice dla tej. Możemy jej wymienić. Także no jeszcze trochę polecimy. Następny woj, pyk, 302, o, znowu na zrękę, okej, teraz trochę Kunegundę się chociaż poprzebiera, taki plus. I kogo mamy na końcu? No, też woja. Pięknie. To możemy sprzedać, bo na wszystkie staty. Dobra, no to co, dalej skanik. 302 jeszcze wpadł. Myślałem, że bardziej będzie zaspamowany, ale już inni polecieli. Szkoda. Dobra, tą wieżyczkę jeszcze. Klikamy więcej, zobaczę jak to wygląda. Może tak 310? Nie, no już na ten cyrk grozy nie mamy w ogóle procentów. Mimo, że zobaczcie, pachołki mają... Wieża nam jeszcze padnie na pewno. Pachołki mają praktycznie wymienione brońki, nie? Na spokojnie, jeszcze jak dojdzie może w tygodniu jakiś czar, powiedzmy na jakąś brońkę albo ręce, fajnie by było. Coś tutaj, jakieś pupilki połapiemy, wzmocnimy się i cyrk grozy na odcinku pójdzie. Nie ma co przeżywać. Tu w sumie runkę możemy zamienić, jak już poleciała. Gdzie ona jest tutaj? Pyk. Dobra. No i tyle. Teraz mamy na Hagrida 0,46, a na Cyrk Grozy mamy 0,11. Siedziba główna firmy Playa Games w strefie światła 0,11, Esteros 0,01. No to już są praktycznie nieklikalne procenty. Aczkolwiek progres zajebisty. Nie spodziewałem się. Tak, robiłem kamsiek. Nie spodziewałem się, że wbijemy ten 300. Myślałem, że jak zawsze coś tam nam braknie. Coś tam...
powiedzmy, pójdzie jakoś gorzej. No ale jak widać, siadło ładnie dość. Więc w sumie jestem zadowolony. Fajny progres, jak na jeden odcinek. I też bardzo w gildii żeśmy sobie podskoczyli.